Siemano, jestem tutaj po prostu w kolejnym materiale z miniserii Co sądzę o? I w tym odcinku opowiem wam, co sądzę o soku pomidorowym z pomidorów, oczywiście, którego kiedyś ten sok kiedyś mi zbytnio nie pasował. Jakoś tak próbowałem go unikać na wszelkie możliwe sposoby. Może dlatego, że wyglądał trochę jak krew. Do krwi nic nie mam, ale był taki gęsty, że wydawało mi się, że to jest krew. Teraz go od kilkunastu miesięcy dobrych już piję. I powiem wam, że sok pomidorowy jest całkiem dobry. Potrafię teraz wypić na dwóch, trzech posiedzeniach karton. Więc jest to całkiem dobry wynik w tym roku, w zeszłym roku jak byłem na obozie. Dostałem od mamy dwa kartony, czy trzy, i wypiłem jeden w ciągu dwóch dni. Więc a pojechałem tam na miesiąc. Więc myślę, że sok pomidorowy to jednak jest coś dla mnie. Polecam każdemu spróbować, no bo trzeba odkrywać swoje nowe kubki smakowe, nowe doznania. Poza tym to jest zawsze jakiś moim zdaniem dodanie sobie energii czymś innym niż sok zwykły, herbata, woda z cytryną i cukrem, czy Pepsi, czy jakiś energetyk. Oczywiście te wszystkie napoje, które wymieniłem, piję, ale trzeba znaleźć tą jakąś równowagę między tymi napojami. I ja właśnie znalazłem, myślę sobie w głowie, mój mózg znalazł sobie tą równowagę w soku pomidorowym, który każdemu polecam z całego serca. No i cóż, jeśli lubicie sok pomidorowy, to napiszcie o tym pod tym materiałem, dajcie znać. No i może macie jakiś pomysł na odcinek, bo tak sobie pomyślałem dzisiaj, że tą miniserię mogę poprowadzić razem z wami, by po prostu pisząc pod danym filmikiem z tej serii komentarz, co mógłbym skomentować. Ja to skomentuję i pokażę wam swoją opinię, swoje spojrzenie. Oczywiście też musicie zajrzeć na mój kanał i zobaczyć, o czym mówiłem wcześniej, żeby to się nie powtarzało. Ale jeśli coś się nie będzie powtarzać, to czemu nie? Więc do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. See ya!